I proszę Państwa, przesuniemy się teraz w przyszłość. Mieliśmy wczoraj referat profesora Majewskiego, który na końcu swojego przedstawił pewne wizje dotyczące przyszłej elektroniki pokrzemowej, w epoce pokrzemowej i wymieniając, że to mogło być oparte na molekułach lub na nanorurkach. Jednym z tych kierunków była spintronika. O tym właśnie profesor Dietl nam opowie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. To jest wielki przywilej mieć referat za profesorem Wróblewskim, który, jak państwo wiedzą, no był moim nauczycielem fizyki. Z przykrością się dowiedziałem, że błędnie mnie uczył, ale to rozumiem, nie wszystkiego. I czują państwo, mój głos troszkę załamuje się, jest to zaszczyt i jestem wzruszany tutaj, mówiąc do państwa. Proszę państwa, dzisiaj rzeczywiście chciałbym przedstawić państwu pewne pomysły. Wszyscy wiemy, że przewidywanie w dziedzinie fizyki czy techniki no, nie udaje się. W związku z tym tylko część będzie dotyczyła ewentualnych przyszłości. Druga część wykładu będzie dotyczyła tego, czym my się tutaj zajmujemy i to będzie ta część, która być może jest bardziej realistyczna. Niemniej intelektualnie, taką ciekawą intelektualną rozrywką jest oczywiście myślenie, w jakim kierunku technika czy fizyka materii skondensowanej może podążać. Tutaj z przyjemnością wymieniam sponsorów. Jesteśmy finansowani przez wiele instytucji, między innymi przez taki dość prestiżowy program ERATO. Również europejskie mamy granty i Fundacja Humboldta również nas finansuje. Może zacznę od tego, że no, chciałbym przypomnieć już powszechnie znaną definicję nanotechnologii. Jest to taka definicja, jak państwo widzą, bardzo robocza. Mianowicie ona mówi w dużym skrócie, że nanotechnologia jest umiejętnością stosowania i kontrolowania układów o rozmiarach poniżej 100 nanometrów. Jak państwo widzą, to jest bardzo operacyjna definicja, tak po prostu, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy wspólnym językiem mówili. I tutaj no, wymieniam tych, którzy byli krzewicielami, czy byli ideologami nanotechnologii, którzy w jakimś sensie, zanim nanotechnologia została stosowana faktycznie, widzieli ogromne możliwości, jakie tkwią w miniaturyzacji. I tutaj jest wielka dla nas satysfakcja, że wśród nich, czy pierwszym był wielki fizyk Feynman, który dość szybko zauważył, że no, można informować na przykład literę A ułożyć tam z 10 atomów i zaczął przeliczać, zaczął zastanawiać się nad gęstością informacji i zadał to sławne pytanie, czemu by nie zapisać 24 tomów Encyklopedii Brytaniki w główce od szpilki. On poszedł dalej nawet w swoich wizjach, które w tej chwili się spełniają. Mianowicie powiedział, że ci, którzy będą tym się zajmowali, stworzą nową gałąź fizyki i technologii. To było jego przewidywanie. No w jakimś sensie to zostało uhonorowane w 2000 roku, kiedy pionierzy, już ci, którzy praktycznie wprowadzali, jak Kirby, nanotechnologię, zostali wyróżnieni Nagrodą Nobla. Później jest taki znany fizyk japoński, Taniguchi, który z kolei jak gdyby patrzył na sprawę z trochę innego kąta. Mianowicie państwo być może przypominają sobie lata 70. Był wielki postęp mikromechaniki, aparaty fotograficzne. Japończycy bardzo sprawnie zaczęli produkować. Również zmniejszano rozmiary urządzeń, wtedy radia, ale też urządzeń mechanicznych różnych. I Taniguchi postawił pytanie, gdzie jest ta granica, z jaką możemy obrabiać mechanicznie różne urządzenia. Jak daleko możemy się posuwać w tę stronę? I taką wizję miał, że być może to, co my robimy i tracimy mnóstwo materiału, obrabiając, niszcząc, żeby zrobić małe koło zębate, niszczymy ogromną część materiału, może bardziej efektywne by było składanie tych kół zębatych z pojedynczych atomów. To była wizja, którą Taniguchi proponował. A Drexler, taki no, bardzo wpływowy krzewiciel nanotechnologii, poszedł dalej i powiedział, że tu nie koła zębate tylko możemy robić, tylko całe urządzenia możemy robić, wykorzystując atomy czy cząsteczki. Wiemy w tej chwili, że wiele tych wizji Drexlera było sprzecznych z termodynamiką, wiele były nieprawdziwych, ale w sensie promocji idei książka Drexlera była bardzo ważna i bardzo wpływowa. No i tutaj już o tym wspomniałem, warto sobie wspomnieć, wiemy, że właściwie w ciągu tych lat właśnie weszliśmy w erę nanotechnologii. Mianowicie tranzystor dzisiaj ma właśnie rozmiary poniżej 100 nanometrów. Także nanotechnologia to nie jest to, co mówimy o nanotechnologii, to nie jest coś, co będzie w przyszłości. Nie wiadomo, czy będzie, nie wiadomo, kiedy będzie. To jest coś, co jest w tej chwili.
I tutaj no, tranzystor wymieniłem, ale również jak zajrzymy do twardego dysku i zaczniemy zastanawiać się, jaki obszar zajmuje jeden bit pamięci w twardym dysku, również jesteśmy w obszarze nanotechnologii. Także mówimy, jeśli myślimy o nanotechnologii, to już mówimy o dniu dzisiejszym. I tutaj oczywiście wiele można mówić o rewolucji informacyjnej, czym ona się charakteryzuje, jak ona zmieniła nasze życie, jak ona jest ważna w porównaniu z innymi rewolucjami w fizyce, no, na przykład tej z 905. Ja bym chciał tutaj podać jedną taką dość znaną liczbę, mianowicie liczba dotyczy coś, co przemawia z reguły do wyobraźni, mianowicie finansów. I jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, kiedy koszt produkcji jednego tranzystora jest mniejszy niż koszt wydrukowania jednej litery. No, mogą Państwo przeliczyć, podzielić, pokazywałem ten mikroprocesor, ile on kosztuje, tam powiedzmy $200, tam jest 500 milionów tranzystorów, podzielić jedno przez drugie i wziąć książkę, przeliczyć ile z liter na stronie, przekonają się Państwo, że rząd różnicy na korzyść tranzystora, tranzystor jest 10 razy tańszy niż wydrukowanie jednej litery. W takiej sytuacji jesteśmy w tej chwili. I o czym dzisiaj byśmy chcieli mówić? Mianowicie właśnie o historii teraźniejszości nanotechnologii, był tutaj wykład Jacka Majewskiego. Ja bym chciał zwrócić na pewne dobrze już znane w tej chwili bariery na drodze dalszego rozwoju nanotechnologii. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że te ogromne bariery, które przed nami stoją, przypuszczalnie zostaną pokonane, bo istnieją siły napędowe, istnieją powody, dla których jednak dalszy postęp wydaje się konieczny. Później będę mówił chwilę o nanotechnologiach nieciągłych, nazywamy to nanotechnologie nieciągłe, to są takie pomysły, które nie próbują ulepszać urządzeń, które istnieją w tej chwili, lecz zwrócić uwagę na pewne nowe możliwości i wykorzystać je do postępu technicznego. I tutaj w drugiej części, która zajmie sporo czasu tego referatu, będę po prostu chciał dać Państwu przykład, no i w naturalny sposób tych przykładów można brać bardzo wiele z literatury. No, pozwolę sobie tutaj to, co mam w komputerze, podać kilka przykładów, czym my się zajmujemy w tej chwili, jakie są problemy, którymi w naszej grupie się zajmujemy, ale oczywiście można by takich referatów wygłosić w tej chwili kilkaset, bo środowisko ludzi, którzy zajmują się spintroniką, jest w tej chwili ogromne. No i jakie są bariery? No i tutaj miałem już przyjemność, przypuszczalnie wiele razy Państwo nie słyszeli, tu wiele o tym się mówi. No pierwsza rzecz, wszyscy wiemy, ci, którzy rzeczywiście laptopy, notebooki trzymają na kolanach, wiedzą, że problem jest w wydzielaniu się ciepła, coraz silniejsze trzeba stosować chłodzenia. Jest to wielki problem, nie wiadomo jak daleko pójdziemy. Przy dalszym zmniejszaniu tutaj ta moc oczywiście będzie rosła. I również przy szybkości, tu musimy zdać sobie sprawę, że w dzisiejszych urządzeniach każde przełączanie wymaga energii, w mikroprocesorze przełączanie, no ale przełączamy coraz szybciej. Proszę sobie uświadomić, że w ciągu kilku ostatnich lat przeszliśmy z megaherców, wielu z Państwa pamięta megahercowe zegary, do gigahercowych, czyli no, to wydzielanie ciepła odpowiednio wzrosło tyle rzędu wielkości, o ile ta szybkość wzrosła. No taka bardzo znana rzecz, to jest bardzo techniczna, ale no, dla tych, którzy tym się zajmują zawodowo, jest to wielki problem, że zmniejszając tranzystory, zmniejszamy również no, oczywiście ich własności fizyczne. I jedna taka bardzo ważna rzecz jest w tych tranzystorach, no, jest taka, na to nie zwróciłem uwagi, jest izolator, który oddziela bramkę od tej części przewodzącej, od tego kanału przewodzącego. I ten izolator staje się coraz cieńszy. I tam no, najmniejsze defekty w tej chwili w tym tlenku powodują ogromne problemy. No i rzecz, którą z kolei to chyba każdy z nas wie, że z jakich względów przypuszczalnie większość z Państwa słyszała o awariach twardych dysków, a nie o awariach mikroprocesorów. Czemu się psują twarde dyski, a nie psują się mikroprocesory? No rzecz jest bardzo prosta. W twardych dyskach mamy części mechaniczne. Tam ta głowica porusza się, to jest takie porównanie samolotu pasażerskiego, jumbo jeta poruszającego się kilka milimetrów nad ziemią. To jest mniej więcej ta skala, wielkość tej głowicy w stosunku do odległości, w jakiej ta głowica porusza się nad dyskiem. I no, każde urządzenie mechaniczne no, jest bardzo odporne na zepsucie. I to jest oczywiście taki no, techniczny problem. Ale jest dla fizyków bardzo ciekawa sytuacja, że jest również wiele takich zjawisk fizycznych, które stoją na drodze dalszego postępu. No, takie najbardziej trywialną granicą jest ziarnistość materii, jest kwantowanie materii. No i wyobrażamy sobie, że w końcu tranzystor nie może być mniejszy niż elektron, że tutaj zmniejszając ten tranzystor coraz bardziej no, dotkniemy tego problemu ziarnistości materii. Również zjawiska kwantowe już w skali nanometrowej oczywiście się ujawniają i tutaj no, interferencje, które korzystamy przy wszystkie symulatory urządzeń
urządzeń informatyki kwantowej korzystają z równania Boltzmana, które jest równaniem klasycznym. Ta mechanika kwantowa wchodzi do funkcji rozkładu, ale tak w zasadzie te symulacje są klasyczne, ale w pewnym momencie pojawią się zjawiska jak interferencja, pojawi się też przez ten cienki tlenek, czy to już się pojawia tunelowanie i tak dalej. No i teraz też również termodynamika. Mówiliśmy o tym, że informacje zapisujemy na bardzo małym fragmencie twardego dysku i teraz możemy sobie wyobrazić taki magnesik, który jest bardzo malutki, jest podatny na fluktuacje termiczne atomów i może, jak jest za mały, samorzutnie obrócić się, no i stracimy informację. To jest ta granica superparamagnetyczna, która zależy właśnie wykładniczo od wielkości tego ziarna, w którym zapisujemy pamięć. No i w tej chwili dotykamy, funkcja wykładnicza ma tę własność, że wszystko jest dobrze, ale w pewnym momencie wszystko staje się źle i właśnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie właśnie staje się wszystko źle. I tutaj jest duży problem również. No ale poza tymi granicami technicznymi, fizycznymi, część osób zwraca uwagę, że być może bardzo ważne będą granice innego typu. Część osób zwraca uwagę, że na przykład bardzo ważną granicą może być granica prawna związana z przepływem i ochroną informacji, może być granica związana z rozprzestrzenianiem się pornografii przez sieć, terroryzmu i tak dalej. To może właściwie zastopować dalszy rozwój nanotechnologii, że właściwie no tutaj to się okaże pewną blokadą prawa autorskiej i tak dalej. No są granice psychologiczne, że przypuszczalnie wielu z nas jest troszkę znudzonych co chwilę, że musimy uczyć się nowych programów. Chcielibyśmy być może w pewnym momencie sobie powiedzieć, że dosyć tego, to co mamy, jest w porządku. No i są bariery finansowe. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że budowa fabryki obwodów scalonych dzisiaj to są koszty rzędu kilku dobrych 6-7 miliardów dolarów. Nie jest wiele firm, które mogą takie pieniądze zainwestować. I ten koszt znowuż rośnie wykładniczo z rozwojem technologii. Także to jest kolejna bariera. No i tu często się wprowadza takie drugie prawo Moore'a, o którym oczywiście wszyscy słyszeli, że tutaj wykładniczo rośnie ten koszt i on już bardzo blisko właściwie będzie no taki dość absurdalny, 50 miliardów dolarów zbudowanie jednej fabryki będzie kosztowało. No i tutaj taki scenariusz bardzo naturalny, który można sobie wyobrazić, który w wielu dziedzinach nastąpił, na przykład w przypadku prędkości podróży samolotami. Państwo wiedzą, że no przez Atlantyk, jak w 60-tych latach latało się 8 godzin, lata się dalej tego samo. Nie ma tutaj postępu, nastąpiło nasycenie. Próby jakieś tutaj pokonania tej granicy były, no, skończyły się. Także no, taki bardzo prawdopodobny scenariusz i właśnie tutaj decydowały te względy prawne, względy ekonomiczne, że postępu nie ma na tutaj technicznie. Oczywiście byliśmy w stanie dużo szybciej latać, ale te poza jak gdyby techniczne i poza fizyczne względy spowodowały, że latamy ciągle tak samo długo. No ale z jednej strony, jak powiedzieliśmy, są te bariery, ale bardzo ważne uświadomienie sobie, że istnieją jednak ogromne siły napędowe. I po co tutaj no, dalszy rozwój? No, te dość trywialne rzeczy oczywiście powiem. No i taki dość naturalny sposób, naturalny powód jest ciągle, wielki jest postęp, jesteśmy bardzo dumni z ogromnego postępu komputerów, ale musimy sobie uświadomić, że jesteśmy na przykład w stanie symulować ile atomów? Jesteśmy w stanie z pierwszych zasad symulować zachowanie się 100 atomów mniej więcej w tej chwili. Przy całej potędze komputerów, jakie mamy, jesteśmy w stanie symulować zachowanie się około 100 atomów i przez czas rzędu w tej chwili 100, może jednej nanosekundy. Także jeszcze na przykład jak myślimy o wolnych procesach, o procesach biologicznych, chemicznych, jeszcze bardzo długa droga. Oczywiście można przechodzić z pierwszych zasad, są takie no, różne projekty, przy zmianie skali zmieniamy typ symulowania, ale jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście do końca używać symulowania z pierwszych zasad, no jesteśmy na początku drogi, można powiedzieć. Wszyscy wiemy, z pogodą, no, wielki jest postęp, no, 3 dni w tej chwili bardzo dobrze przewidujemy, ale przewidywanie już 10 dni wymaga dużo silniejszych komputerów i tak dalej. Tu można by oczywiście przewidywania trzęsień ziemi. W tej chwili przewidujemy trzęsienia ziemi 14 sekund przed trzęsieniem ziemi. I to jest oczywiście, no, 14 sekund okazuje się bardzo dużo, ale no, nie jest to optymalny czas. Także tutaj są ogromne, ogromne potrzeby, ale też jest tutaj warto powiedzieć, że żyjemy w takim dość niezwykłym momencie ludzkości, kiedy o postępie technologii decyduje przyjemność ludzi, rozrywka. Wszyscy wiemy, że gry komputerowe mają w tej chwili najlepsze procesory i wszyscy wiemy, że
aktorzy są bardzo drodzy i jest takie, no, już pomysły wprowadzane w życie, żeby aktorów kreować wirtualnie, że to będzie dużo taniej, ale to wymaga, takie filmy pełnometrażowe oczywiście wymagają ogromnego postępu technicznego. No i tutaj wymieniłem oczywiście wiele, tu można by kontynuować o automatycznych tłumaczeniach, o samochodach i tak dalej. No generalnie wydaje się, że jest ogromny rynek i ogromne zapotrzebowanie, to co już możemy wymyśleć w tej chwili, ale doświadczenie uczy, że sytuacja jest dużo ciekawsza, że każdy postęp, o powiedzmy trzy rzędy wielkości, powoduje, że nowa jakość się pojawia. No tu nową jakością wszyscy wiemy, był internet, którego nikt nie przewidywał i tak dalej, że jest, oczekuje się, że przy skoku, jeśli przejdziemy z gigaherców do teraherców, jeśli przejdziemy z miliarda operacji do biliona operacji na sekundę, jeśli pamięci, którymi będziemy dysponowali, nie będą gigabitowe czy bajtowe, będą terabajtowe, nastąpi być może jakaś nowa rewolucja porównywana do tej, która nastąpiła w przypadku internetu, o której dzisiaj nie mamy pojęcia. No i teraz jakie są tutaj możliwe drogi rozwoju? I tutaj możemy sobie wyobrazić scenariusz, który bardzo dobrze zachodzi przez ostatnie pół wieku właściwie, więc to jest scenariusz, który być może jeszcze może nie stracił swojej dynamiki, aczkolwiek no, wiele osób uważa, że traci dynamikę, mianowicie udoskonalenie istniejących technologii. I to jest właśnie te pół wieku sukcesów inżynierów, którzy korzystając z idei tranzystora, która no, już ma 75 lat czy 80 lat Lilienfelda, właściwie udoskonalając, tylko robiąc go coraz mniejszego, no byli w stanie wprowadzić do tego postępu, którego jesteśmy świadkami. I na przykład ja tutaj daję dwa przykłady, są dość trywialne dwa przykłady. Mówiłem o tych kłopotach z tlenkiem, okazało się, że można by znaleźć materiał, który ma dużo większą stałą dielektryczną, którą w przeciwieństwie do tlenku krzemu, który ma stałą dielektryczną około 3, można znaleźć materiał, który ma stałą dielektryczną około 16 i w związku z tym zrobić tlenek dużo grubszy, który będzie miał te same własności, co ten tlenek dużo cieńszy, jeśli chodzi o własności dielektryczne, natomiast będzie tunelowanie, będzie wykładniczo zmniejszone i również defekty będą odpowiednio mniejsze. I to w tej chwili nowy taki tlenek, który jest tlenkiem cyrkorów od Hafnu, jest wprowadzany do produkcji w tym momencie. To jest taki jeden przykład. Ale tysiące innych inżynierów pracuje, żeby zmniejszyć stałą dielektryczną, żeby znaleźć materiał o małej stałej dielektrycznej, optymalnie bliskiej próżni jeden. I tu okazuje się, że są polimery bardzo rzadkie, bardzo słabo upakowane, które mają bardzo małą stałą dielektryczną. I teraz o co tu chodzi? No to jest taki dość trywialny problem, że jak z kolei umieścimy te ścieżki, którymi łączymy te różne nasze mikroprocesory, pamięci, czy nawet ścieżki wewnątrz mikroprocesorów, położymy na czymś, co ma małą stałą dielektryczną, zmniejszymy pojemność i szybkość transmisji zwiększymy. No i to znowu można czynnik 2 w szybkości, przechodząc z jednej stałej dielektrycznej do innej, uzyskać kolejny czynnik 2. I to jest to, co zajmuje w tej chwili setki, tysiące inżynierów. Walka właśnie o materiał z dużą stałą dielektryczną i walka o materiał z małą stałą dielektryczną, jako jeden tutaj z przykładów. No ale właśnie tutaj są możliwe technologie nieciągłe, nowe technologie. I tutaj jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, że pomysłów jest bardzo wiele, ale nie wiadomo, który zwycięży. To jest taki no, bardzo dla fizyków pociągający moment historii, kiedy właśnie nie wiadomo, czy zwycięży elektronika molekularna, spintronika, informatyka kwantowa. I tutaj no, choćby ten zjazd pokazuje bardzo dobitnie liczbą referatów, ilu fizyków zastanawia się nad tym, jaka będzie ta technologia przyszłości. I to jest, wydaje mi się, no, takie bardzo optymistyczne przesłanie, które tutaj bym chciał Państwu przekazać. No i to jest również powód, że finansowanie tych badań jest stosunkowo wysokie, bo nie można liczyć, że przemysł będzie robił. Przemysł nie może pozwolić sobie na to, żeby wchodzić w technologie, które są niepewne, za dużo to kosztuje i stąd ogromne jest finansowanie budżetowe krajów, które zależą od technologii. W tej chwili Korea przechodzi do 5% dochodu narodowego do finansowania nauki. No i jeden z powodów jest taki, że te kraje nie mogą sobie pozwolić, żeby tutaj nie mieć swojego wkładu. No i tu jest też bardzo ciekawa rzecz, że jeśli my myślimy o nanotechnologii czy nanonauce, o tej zmniejszonej skali, w której się poruszamy, następuje zlewanie trzech bardzo ważnych nauk przyrodniczych, zlewanie się fizyki, chemii i biologii. Musimy sobie umysłowić, że w tej skali, nanoskali właśnie tym samym językiem, no oczywiście inżynierowie, ale również chemicy i biologowie mówią. I jak Państwo wiedzą, na wielu miejscach świata powstają takie próby interdyscyplinarnych laboratoriów zrzeszających pod jednym dachem, grupujących pod jednym dachem chemików, biologów i fizyków z inżynierami. No i tutaj można sobie wyobrazić, że ten postęp będzie szedł w dwóch kierunkach.
że będziemy chcieli skorzystać z nowych własności, w pewnym sensie w starych strukturach, nowe własności, które wiążą się z tym, że te struktury są mniejsze, bądź być może będziemy w stanie zaproponować zupełnie nowe zasady działania. I tutaj, no, dlaczego przy zmianie skali mamy te nowe własności? Mówiłem już o zjawiskach kwantowych, o tunelowaniu. Tutaj jest inny przykład zjawiska kwantowego, uwięzienie w przestrzeni. Tutaj uwięzienie uzyskujemy tym, że mamy do czynienia z nanokryształami. Powoduje, jak Państwo wiedzą, no, energia kinetyczna jest pochodną funkcji falowej. Jak elektron więzimy, to jego energia rośnie. I ten wzrost energii tu widzimy jako różny kolor świecenia. Przerwa energetyczna się zwiększa ze względu na uwięzienie elektronów i dziur. I tutaj w zależności od rozmiarów tych nanokryształów mamy różny kolor. Tutaj widzimy, że to uwięzienie jest najmniejsze, to są największe nanokryształy, tu są nanokryształy mniejsze. I to jest taki przykład, powiedzmy, zmiany własności związanych z zjawiskami kwantowymi. No, ale również trzeba zdać sobie sprawę, że przy zmianie wielkości następuje udział powierzchni. I tutaj no, to jest około 10% atomów jest na powierzchni w przypadku obiektów 20-nanometrowych. I to no, zwiększa bardzo własności katalityczne, lepsze baterie można budować, agniwa paliwowe i tak dalej. Także tu jest rosnący udział powierzchni i zjawiska kwantowe. I to jest bardzo ciekawe, żeby zdać sobie sprawę, że w średniowieczu już, w tym ciemnym średniowieczu, w którym nic się nie działo, już ludzie wymyślili, jak wykorzystać te zjawiska, o których w tej chwili mówię. Jednym tutaj z tych dobrze znanych zjawisk to jest tych do wykorzystania prochu. Ci, którzy robili proch, są zresztą nazwa, wiedzieli, że siła wybuchu prochu jest tym większa i mniejsze są ziarenka tego prochu. Oni właśnie wykorzystywali to, że reakcja, kataliza, reakcja z tlenem jest efektywniejsza, jeśli mamy większy udział powierzchni. I drugie wykorzystanie dotyczyło, no być może tak w szczegółach nie wiedziano wtedy na czego, ale okazało się, że witraże budowano w ten sposób, że dawano kulki metaliczne, z reguły złote bądź srebrne o różnych wielkościach i w ten sposób barwiono witraże. Być może wtedy nie zdawano sobie sprawy, że to jest kwantowanie plazmonów, wymiarowe plazmowanie plazmonów, ale w każdym razie ten wymiarowe kwantowanie już wykorzystywano właśnie w witrażach wiele, wiele lat temu.